W jakiej galaktyce się znajdujemy? To ona ma jakąś nazwę. Ziemia. Ziemia, to planet. Wszechświat. Cześć, jestem Juan z kanału MC Kwadrat i dzisiaj poprowadzę gościnnie odcinek Matura to Bzdura i przekonam się, co ludzie pamiętają z lekcji fizyki w szkole. Co mierzymy w newtonach? Siłę. Dobrze. Kurde, żebym wiedział, że to fizyka i chemia, to bym się nie zgłaszał. Co mierzymy w newtonach? Energię. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie. A coś takiego ta-da-da-dam. Nie, nie wiem. No to jest takie pojęcie fizyczne, z którym tak naprawdę spotykamy się na pierwszych lekcjach fizyki. Ja wiem, ja jestem matwis. Newton mierzył spadek, czyli coś... grawitację jakąś. Moc. Nie, nie moc. Nie. Newton. Newton. Elektryczności? Elektryczności? Masie? W masie? Czy na Księżycu jest grawitacja? Jest. I dlaczego? No bo jest, ma masę, więc jeżeli ma masę, to ma przyciąganie. Tylko jest dużo słabsze. Czy na Księżycu jest grawitacja? Nie ma. Nie ma. Jest mniejsza, jest mniejsza, tak. Okay. A dlaczego występuje grawitacja? Bo występuje ruch, obrót, siła środkowa. A dlaczego jest? Ponieważ nie ma próżni. Nieważne. Nie. No bo ten, oglądała pani Minionki? Nie. Jak ukraść księżyc? No. No i tam jest coś. No i nie sobie latali, nie? No i nie ma grawitacji. Bo nie ma przyciągania rzymskiego. A nie, wiem. Jest, bo się utrzymuje na... we wszechświecie. Pewien fizyk siedział sobie w wannie i wyskoczył z niej krzycząc Eureka. Co wtedy takiego odkrył? Siłę wyporu, proszę pani. Tak. Siłę wyporu, proszę pani. To Archimedes i odkrył siłę wyporu. W tej sytuacji, kiedy był w wannie i wyskoczył krzycząc Eureka. Że czym dłużej będzie siedział w wannie, tym woda będzie zimniejsza. Nie, tego nie odkrył wtedy. To nie on jeszcze. Siedział sobie w wannie, wyskoczył z niej krzycząc Eureka. I co on wtedy takiego odkrył? O Boże. Grawitację? Nie, to... To było z jabłkiem siedzieć. Tak? Grawitację. Eureka, co jak siedział w wannie? Co mógł odkryć? Fizyk. To są czubki z reguły. Że prąd go kopnął. O, ciężkie pytanie. Nie wiem, może gęstość wody odkrył, nie wiem. Krzyknął Eureka wtedy. A to nie był Kopernik? Nie. Nie? Kurna. Proszę? E to jest energia, m to jest masa cząstki, a c to jest prędkość światła. Podniesiona do kwadratu. Okej, okay, dobrze, super. Nie wiem, nic nie wiem, żadnej literki nie pamiętam. Między m a c prawdopodobnie będzie razy, nie? Dobrze. Praca równa się moc razy energia do kwadratu. A mnie energia równa się moc razy praca do kwadratu. Grawitacja to jest? Też nie? A C to jest przyspieszenie. Ciężar? Nie, nie ciężar. A C może oznaczać ciało jakieś? W jakiej jednostce mierzymy moc? W watach. Dobrze. Dobry. Dobrze. Moc? Moc, 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 niebo pełne gwiazd. Kurde, moc mierzymy w... Ładnie śpiewasz? Dziękuję, bym wam zaśpiewał, ale jak odpowiem na chociaż jeszcze jedno pytanie. Moc mierzymy w... W dżulach. Nie. W newtonach. Nie. W jakiej jednostce mierzymy moc? S. S. Ale to... S. No ale w jednostce. A w jednostce? O kurde. Naprawdę nie w dżulach? O, to nie pamiętam. Moc mierzymy w...
A spójrz do góry, co tam jest? Co daje nam to światło? Sufit. A co daje nam światło? Energia. W jakich jednostkach podaje się przyspieszenie? W metrach na sekundę kwadrat. Na przykład, to jest jednostka SI. W kilometrach na przykład, tak? Czy to nie to? Przyspieszenie. Prędkość. Może coś? Nie, ja wiem, ale jak powiem źle, to będą się ze mnie śmieli. Metry na sekundę? Blisko, to jest prędkość, prawda? A przyspieszenie? Kilometry na godzinę? Nie, to nadal o prędkości mówimy. Metr razy sekunda kwadrat? Nie, metr razy sekunda kwadrat, tak? Może to w tych newtonach w końcu. Jaki ładunek ma neutron? Protony są dodatnie, elektrony są jedne, neutron będzie neutralny. Okej, dobrze. Jaki ładunek ma neutron? Dodatni. Ujemny, tak? Czy... Tak chodzi? Nie wiem. Dodatni? A ty? Też mi się wydaje, że dodatni. Jaki ładunek ma neutron? Jakie cząstki mogą mieć ładunki? Karbid. A w jakiej galaktyce teraz się znajdujemy? Drodze Mlecznej? Zgadza się. W jakiej galaktyce teraz się znajdujemy? W jakiej galaktyce? Jak się nazywa? W galaktyce? Jak się nazywa ta galaktyka? To ona ma jakąś nazwę? Ziemia. Ziemia to planet. Wszechświat. Jest taki batonik, tylko że po angielsku. No, jakie są po batoniki? Angielsku? No. Po angielsku? Ale możesz przetłumaczyć na język polski i wtedy wyjdzie ta nazwa. No, jakie batoniki znasz? Może mój ulubiony, ale to nie będzie ten. A jaki to? Pawełek. Jak działa lupa? To chodzi o ten kształt soczewki, że przez zakrzywienie tej soczewki obraz wydaje się po prostu większy i przez to widzimy po prostu większy obraz w tej lupie. Szkło przybliżające, nie? A jak inaczej byś określił? Jesteś dalekowidzem czy krótkowidzem? Krótko. Krótko? Więc te szkła też są. Czyli... Jakie to są szkła? Szkła z antyrefleksem. Im bliżej mamy lupę oka do oku, im mamy bliżej lupę do twarzy, tym obraz jest bardziej powiększony, a im dalej to obraz jest normalny. No, wnioskuję po tym, że sprawdzałem lupę. To jest wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani różnymi naukowymi tematami, to zachęcam Was do zajrzenia na nasz kanał i zobaczenia na przykład tego filmu Jak zobaczyć niewidzialne. Pozdrawiam cały wydział SIMR, żeby nie byli tak głupi jak ja. Dołączam się, kochani SIMRowcy, wiecie.